Dzień dobry, a więc stało się, wracamy do. Wyglądam jak miał fryzjera w lockdownie. Coś postaramy się z tym zrobić. Tak to jest, jak się w dłuższy czas żyje innymi sprawami niż, niż regularne, rutynowe historie. Moi drodzy, dziękuję Wam za to, że tak wspaniale przyjęliście moich współpracowników w ubiegłym tygodniu i że byliście z nimi o dziewiątej. Że oglądaliście ich, to też myślę, że i dla Was, i dla nich było bardzo ważne, że mogli się z Wami bezpośrednio spotkać, porozmawiać, nawiązać relacje. Ten ruch to nie tylko ja, ten ruch to są tysiące ludzi, którzy zdecydowali się, że ma już dość, że, że chcą wstać, że chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie i za swój kraj i spróbować razem. Y, zmienić to wszystko, co zmiany w naszym kraju wymaga. Y, dziękuję, że jesteście Wy teraz tutaj, dzisiaj y, w, y, wierni słuchacze i oglądacze tych live'ów. W nauczone doświadczenie ubiegłego tygodnia pewnie zrobimy tak, że czy ja zrobię tak, że zaproponuję, w, żeby jeden live w tygodniu, nie wiem, może w piątek prowadził ktoś z moich współpracowników, tak żeby też trochę urazmaicić perspektywy, żeby, żeby, żeby ktoś inny swoim myśleniem i wrażliwością poszerzał nam świat. Ale o tym to będzie jeszcze czas porozmawiać. Dzisiaj oczywiście w cały kraj i wszyscy będziemy żyli jednym tematem i niestety nie będzie to zwycięstwo Igi Świątek w turnieju French Open, który jest spektakularny i mimo, że moja przygoda z tenisem była dość krótka i bolesna, mój tato gra w tenisa, czy grał i bardzo dużo pracy i wysiłku włożył w to, żeby zainteresować zarówno mnie, jak i mojego brata tym szlachetnym sportem. Natomiast niestety nie udało się, no ale załatwiłem to, że tak powiem, bypassem, bo w domu mam całkiem dobrą tenisistkę. Moja żona Ula. Chyba nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że. Zawsze zdobywa wysokie miejsca w, na, w wojskowych zawodach, nawet na szczeblu ogólnopolskim. W tenisa gra bardzo dobrze, choć twierdzi, że. W, no a cóż tam, to przecież ona jej skromność jest w tym zakresie legendarna. Natomiast bardzo cieszymy się oczywiście z tego zwycięstwa i bardzo myślę, że. W, znaczy myślę, że nam to też dobrze zrobi. Tak? Oczywiście pojawiły się już memy o Mateuszu Morawieckim, który wręczał małej dziewczynce w Raszynie kilkanaście lat temu rakietę tenisową pojawiły się już też trafne opowieści, że jeszcze nie zdążyła się Iga Świątek wypowiedzieć na jakieś tematy polityczne, więc jeszcze połowa i każda z tych dwóch połów Polski może ją ukochać, oby zatrzymała swoją skromność, swoją pokorę, ale też i swój genialny talent na jak najdłużej i i pozwoliła nam się cieszyć w tym trudnym czasie. Moi drodzy, no bo wiadomo o czym będzie ten tydzień. No, będzie o epidemii. Witamy z Otwocka, pozdrawiam. Czerwona Strefa pozdrawia Czerwoną Strefę. Pani Jagno-Skórzyńska. Będzie o epidemii, nie może być inaczej. Epidemia w rzeczywiście, cześć, szwagier. Pojawił się Mariusz Konopko, bardzo miło. Och, jest i Teściowa. Dzień dobry. Cześć Ola, bardzo serdecznie Cię witam. I Olsztyn jest, bardzo się cieszę, że jesteście. Słuchajcie, musimy się trzymać razem, bo epidemia będzie się rozwijać i nic się w tej sprawie prawdopodobnie w tym tygodniu nie zmieni. To najpoważniejsze wyzwanie, przed jakim stoi Polska, czy staje Polska od lat, od lat i to jest, i to jest wyzwanie, któremu rząd nie wiem, czy sprosta, natomiast wiem, że my musimy sprostać, bo chodzi o nasze zdrowie i o nasze życie, a nie tylko o zdrowie i życie rządzących tym krajem. To jest. Wczoraj czytałem chyba u profesora Lecha Mankiewicza na profilu taki cytat z Warrena Buffetta, bardzo trafny, odnoszący się do sytuacji, którą mamy dzisiaj, że w sytuacji nagłego odpływu szybko okazuje się, kto kąpał się bez majtek i dzisiaj, kiedy następuje nagły odpływ, kiedy epidemia pokazuje nam, testuje nam, robi nam stres test całych instytucji, całej instytucji państwowej, Widzimy to, co widzimy. Widzimy, że rząd tak naprawdę nie ma żadnej całościowej strategii. Walki z tą drugą falą epidemii, że reaguje ad hoc, że reaguje wynikowo, w zależności od tego, co mu dzień przyniesie i jaka liczba pozytywnych testów się pokaże. Nie ma żadnego myślenia wyprzedzającego, jest oczekiwanie na to, co się zdarzy, a więc to wirus tutaj rozdaje karty, a my reagujemy. Nie próbujemy go nawet w żaden sposób wyprzedzić o krok, żeby, żeby, żeby podjąć jakieś działania, które mogłyby go zahamować. To jest, to jest oczywiście Niedobra wiadomość dla nas wszystkich to, co te, te wieści, które dochodzą z, ze szpitali, są po prostu porażające. Ja wczoraj czytałem i słyszałem relacje lekarzy, znajomych, pielęgniarek, ratowników, sytuacja w szpitalach w wielu miejscach jest po prostu dramatyczna. Lekarze są wykończeni. Personel na tych oddziałach covidowych, ale też w anestezjologii ci, którzy obsługują respiratory, w, na tych oddziałach covidowych, że tak powiem, intensywnej, intensywnego już nadzoru, intensywnej terapii, jest dramatycznie przeciążony. Diagności laboratoryjni są dramatycznie przeciążeni w, i mówią o tym już w każdym medium, które, w którym, którym tylko mogą to mówić. Pracownicy Sanepidu są dramatycznie przeciążeni i nie nadążają z prowadzeniem. O, pan Edward Szczucki, były prezydent Leszna, wspaniały człowiek, bardzo. Bardzo serdecznie, panie Edwardzie, pozdrawiam i życzę dużo sił w tym trudnym czasie. W Trudno bez pana. No, wróciłem, jestem, będę robił, co będę mógł. W... Później wam opowiem, co robiłem przez ten tydzień, bo pisałem książkę, ale też zajmowałem się Marysią. W... Moja żona jest w tej chwili trzy tygodnie na intensywnym szkoleniu, kursie, i w... musieliśmy ten czas jakoś podzielić. Wiadomo, że rodzina to jest pierwsze pole odpowiedzialności człowieka, niezależnie od tego, czym się w życiu zajmuje. No, ale dobrze, jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, i ta sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo zła. Co to oznacza? To oznacza, że my chodząc teraz po ulicach, możemy nawet nie mieć świadomości, co się dzieje za murami szpitali, co się dzieje na podjazdach dla karetek. Ja wczoraj czytałem doniesienia z, z, z Małopolski, które mówiły o tym, że najbliższa, najbliższe łóżko covidowe, wolne dla pacjentki. Lekarz miał 322 km dalej. Trzeba było wieść kobietę przez, przez całą Polskę. Wiecie, dopóki my chodzimy po ulicach, dopóki funkcjonujemy normalnie, nie, nie mamy objawów, to jest pół biedy. ale w momencie, w którym te objawy się zaczną, to może się okazać, że ten system nie będzie w stanie już nas przyjąć. I to nie jest mój alarmistyczny ton, który ja teraz tylko wypowiadam, tylko czytałem dzisiaj bardzo sensowne stanowisko kilkunastupunktowe Komitetu do Spraw COVID-u, który powołał prezes polskiej Akademii Nauk. W tej sprawie wypowiadali się w mediach bardzo intensywnie eksperci Ministerstwa Zdrowia, którzy mówią, że wreszcie przy tym nowym ministrze są wysłuchiwani. Co tydzień zdają mu raporty i opowiadają, jak to wygląda. Czytałem analizy specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego, z Politechniki, którzy zajmują się modelowaniem matematycznym i pokazują, co teraz się będzie działo. I to nie są optymistyczne informacje. To nie są optymistyczne informacje, bo nasz system ochrony zdrowia zatyka się już w tej chwili. A liczba zakażeń będzie rosła, dlatego że, jeżeli nawet rząd wprowadził teraz żółtą strefę w całym kraju od, od soboty, to skutki tego działania będą widoczne za 10 dni do 2 tygodni. A przez tych 10 dni i te 2 tygodnie ludzie nadal będą trafiali do szpitali, w, w której są już zatkane i w których nawet jeżeli dołoży się respiratorów, to nie ma komu często tych respiratorów za chwilę obsługiwać. A obsługiwanie respiratora to jest to, co czym czy mówiłem w piątek, to nie jest postawienie wiatraczka. To jest bardzo złożony proces medyczny, który wymaga olbrzymich umiejętności. To jest leczenie respiratorem, a nie tylko jakaś mechaniczna wentylacja w rytmie raz, dwa, bo, bo człowieka trzeba tym uzdrowić, a nie zabić. W, tu jest to wąskie gardło, o którym dzisiaj rozmawiamy. To nawet nie to, że ja na ulicy chodzę, czy ja w domu poczuję się tak czy inaczej, tylko że jeżeli tak się stanie. Że ktoś będzie potrzebował pomocy, a potrzebują nawet małe dzieci. W kręgu moich znajomych jest dwuletni chłopiec, który z COVIDem trafił wczoraj w, do DSK w Białymstoku. W, to, to naprawdę słyszeliśmy o śmierci dwójki nauczycieli, jeden chyba 30 parolatek. z tego co słyszałem. To naprawdę jest tak, że nigdy nie wiesz, kiedy to będzie tobie zagrażało w takim naprawdę poważnym stopniu. Kiedy u ciebie ten COVID rozwinie takie objawy, że będziesz wymagał takiej terapii? Tu jest to wąskie gardło. Nie chcemy i o tym mówią naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, żeby nasi bliscy umierali na ulicach, żeby umierali na, 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 kor na korytarzach, żeby umierali w karetkach, żeby umierali sami, bo zostaną zamknięci w covidowym szpitalu i ze względu na reżim my nie zostaniemy do nich dopuszczeni. To są poważne sprawy, moi drodzy. To są, to są śmiertelnie poważne sprawy. My tu już nie rozmawiamy o polityce. My rozmawiamy o życiu i śmierci w sensie jak najbardziej dosłownym. O tym dzisiaj jest polityka. Nie o tym, czy oni się poprzepychają w lewo czy w prawo, tylko o życiu i śmierci konkretnych ludzi, których dzisiaj swoimi decyzjami i działaniami możemy naprawdę fizycznie uratować. A jeżeli uratujemy, to uratujemy ich bliskich. A jeżeli uratujemy ich bliskich, to uratujemy w, 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 tych, którzy znają tych bliskich, którzy, którzy będą mogli normalnie z nimi wtedy funkcjonować, normalnie działać, normalnie żyć. Dlatego tak ważne jest to, i będziemy się starali również jako Polska 2050 w tym tygodniu wyraźnie pokazać, że my cały czas zachowując to marzenie o stabilnym, sensownym, przewidywalnym państwie, kiedy wszystko się chwieje, państwo nie może się zajmować jakimś. już nie, nie powiem co, grał w salonowca, którą sobie urządzają partnerzy koalicyjni Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczcie, oni trzy tygodnie. Trzy tygodnie już nie chcę powiedzieć poważnie, więcej niż trzy tygodnie, cztery tygodnie zmarnowali, w trzy tygodnie przepieprzyli już mówiąc zupełnie wprost na głupoty, na, na ambicjonalne gierki, na układanie się kto z kim, w jakiej sytuacji, a, a kto na wiceministra, a kto na ministra, podczas kiedy wchodziliśmy w drugą fazę epidemii. Te, to był ten czas, kiedy nie chcieliśmy słuchać. O ich jakichś wewnętrznych problemach. Tylko codziennie powinniśmy mieć dostęp do prezydenta, codziennie powinniśmy mieć dostęp do premiera, codziennie powinien być briefing prasowy z zespołem doradców ministra zdrowia, którzy mieliby mówić nam i uświadamiać, gdzie jesteśmy i w którą stronę idziemy. Dzisiaj być może, tych, za chwilę, za dwie godziny się dowiemy, że tych zakażeń stwierdzonych będzie w ostatniej dobie, nie wiem, 7 tysięcy, jeżeli nie dzisiaj, to jutro, bo jeszcze dzisiaj będą wchodziły niedzielne testy. My naprawdę ich mamy dużo. W porównaniu do liczby testów, które wykonujemy. Czesi robią trzy, trzy razy tyle testów, co my. My nadal testujemy tylko objawowych, co jest absurdem. Powinno się testować dużo szerzej. Osoby z, z dużo, szer, dużo szerszego kontaktu. Ludzie się sami dzisiaj w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności zgłaszają na samoizolację, nie czekając aż zadzwoni do nich przeciążony sanepi. To jest państwo, które tak działa, jak, jak powinno działać? To jest państwo, które, które tak alokuje środki, jak powinno alokować? Wiecie, a epidemia to jest złożony problem. To jest, to jest kwestia zmian psychicznych, które u wielu się uaktywniają w takiej sytuacji. To jest kwestia problemów rodzinnych, które się pojawiają. Sami dobrze o tym wiecie, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy i wielokrotnie tego doświadczaliście. A więc dzisiaj będziemy wołać o to, żeby państwo zajęło się realnymi problemami. Żeby państwo zajęło się tym, czym powinno się zajmować. A więc nie bezkarnością y, urzędników państwowych, którzy wywalali miliony na skręcone wybory. Tylko tym, żeby przestać prześladować lekarzy i zdjąć te idiotyczne zapisy w, y, y, przepychane ostatnio o odpowiedzialności lekarzy nawet za nieumyślne błędy, które, y, które popełniają. Y, to teraz lekarze, którzy są, czy w ogóle personel medyczny, który jest tak obciążony, będzie się jeszcze musiał tym stresować, że za chwilę będzie miał prokuratura na karku. Przecież oni będą nas teraz leczyć. O tym musimy głośno mówić. Musimy głośno mówić o tym, że ten system jest niewydolny i potrzebuje jak najszybciej dofinansowania diagnostów. Jak najszybciej potrzebuje uporządkowania kwestii z testowaniem na izbach przyjęć w szpitalach. Jak najszybciej potrzebujemy większej ilości testów i większej ilości szczepionek na grypę. Rząd powinien stawać na głowie teraz i tylko tym się zajmować. Żeby nam te szczepionki na grypę, dla tych, którzy chcą się zaszczepić, zapewnić. Mamy dzisiaj, nie wiem, rano było dwa stopnie. Sezon grypowy za chwilę będzie w pełni. Przecież ci ludzie też pójdą do tych lekarzy z POZ-u, do których pójdą, pójdą ci, którzy mają COVID. Wiecie, to, 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 to nie są żarty, to nie są przelewki. Ale podejmiemy też w tym tygodniu intensywne działania społeczne, żeby pokazać, jak razem możemy się w tej sytuacji ratować. Jak możemy się wspierać, jak możemy się sami bronić. W sytuacji, w której nasz rząd z dwóch powodów, i one są absolutnie dla wszystkich jasne, nie, nie decyduje się na bardziej radykalne kroki. Po pierwsze, się nie decyduje, dlatego że ma konfederację na karku, a wiadomo, jak konfederacja mówi o maseczkach i, i co, my, co myślą o covid i o całej tej epidemii. A więc w, boją się po prostu płaskoziemców, i, w, i ponieważ się boją płaskoziemców, że okrążą ich z, z, z prawej, no to teraz będą ryzykowali nasze zdrowie i życie, bo przecież może im to troszeczkę głosów na radykalnej prawicy odebrać. To jest mówiąc zupełnie otwartym tekstem o to chodzi. Natomiast to zachowanie posła Brauna, tych wszystkich posłów, którzy paradowali ostentacyjnie bez maszeczek w Sejmie, jest po prostu kretyńskie. To już dużo nie trzeba więcej mówić. Jest po prostu kretyńskie. Jest po prostu skrajnym brakiem odpowiedzialności, jest narażaniem życia i zdrowia ludzi, i jest absolutnie niegodłe. Za, za to powinna być Komisja Etyki, w, za, za takie zachowanie w Sejmie. No ale oczywiście oni mają gorący kartofel teraz pis, tak? Mają, mają jajko, z którym nie wiedzą, jak się obejść, bo nie daj Boże, zajdzie ich sprawy. A druga kwestia to są kwestie ekonomiczne. Przecież, jeżeli teraz trzeba by było przymykać kraj w, w jakiejkolwiek formie, no to wyobraźcie sobie, że teraz zamkną szkoły, które są i wszystkie modele to pokazują, głównymi rozsadnikami dzisiaj tej drugiej fali epidemii, którą mamy. Przecież, jeżeli się zamknie szkoły, to trzeba będzie wypłacać zasiłki opiekuńcze. A skąd tam to państwo weźmie, jak już wszystko wydało? W, na dyrdy małe i, i pomysły, które, które po drodze się pojawiały. Nie mówię o, o wsparciu w czasie epidemii. Jeżeli się zacznie zamykać przemysł, to trzeba będzie znowu wypłacać nawet te biedne postojowe. Czy zwalniać ZUS-u i tak dalej. A co z branżami, które w ogóle nie doczekały się w poprawy, jak branża kultury, branża koncertowa, branża eventowa, branża generalnie targowa? W, co z nimi? To już mają w ogóle teraz umrzeć z głodu? Więc to są też powody ekonomiczne i eksperci, którzy o tym mówią, bardzo wyraźnie to rozumieją, ale mówię, znając złożoność tej całej sytuacji i to, że ten lockdown wielki na cały kraj jest w tej chwili nierealny do przeprowadzenia, być może będzie, jeżeli za chwilę się okaże, że mamy stwierdzonych. Bo wiecie, że liczba stwierdzonych tych testów, które dostajemy od Ministerstwa Zdrowia, trzeba przemnożyć przez około 10, żebyśmy dostali realną liczbę zakażonych Polaków codziennie w, w Polsce. Więc jeżeli ona zaraz się nie 10 tysięcy w tym tygodniu na przykład, ta dzienna stwierdzona, no to być może rząd nie będzie już miał wyjścia. Natomiast do czego zmierzam? Do tego, że my musimy naprawdę zrobić swoją robotę. Co to jest ta nasza robota? Maseczki, kochani. Maseczki. W, nie słuchajcie tych nawet tych mędrców, w nie, niektórych nawet ze świata medycyny ostatnio czytałem, którzy mówią, maseczki te ze szmatki są bezwartościowe, nie są bezwartościowe. Nie są bezwartościowe i dlatego je nosimy. Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że nawet taka płócienna maseczka, ona skraca dystans możliwego zakażenia drogą kropelkową. Że nawet jeżeli kichniesz, prychniesz, a mówiąc, wypluwasz też przecież na półtora metra w cząsteczki śliny, w których może znajdować się patogen, znaczna ich część zostaje, w, znaczy mają w, na maseczce, ale też znaczna ich część po prostu leci na bliższą odległość, już mówiąc zupełnie w obrazowym językiem. A więc wtedy ten człowiek, nawet jeżeli stoi nie w tych przepisowych półtora metra od ciebie, no to ma mniejsze szanse, że ten wirus drogą kropelkową do niego dotrze. To jest, to jest aż tak ciężko zrozumieć, to jest aż tak ciężko pojąć, że to naprawdę może oznaczać czyjeś życie i śmierć, bo ja mogę być bezobjawowy i mogę super być tym roznosicielem, który pozaraża wiele osób. Trafią do szpitali, będą teraz umierali, bo nie ma dla nich respiratorów, albo karetka ich będzie trzymała 4 godziny na podjeździe. Przecież teraz czytaliśmy w weekend o człowieku, który zmarł na COVID w karetce, bo bo szukano dla niego miejsca w szpitalu. Naprawdę tego chcemy dla kogoś, kogokolwiek, znajomego czy nieznajomego. Maseczki, nie dyskutować, nie kombinować, nie zastanawiać się, czy mogę nosić na Mikołaja, czy jak tutaj będę nosił pod nosem, to, to będzie ok. A może maseczki to jest spisek, a może to producenci maseczek, a może będę miał wtedy zmiany w nosie. Lekarze, pielęgniarki całe życie noszą maseczki na blokach operacyjnych, funkcjonują i żyją, my też jakoś przeżyjemy przez tych parę miesięcy. To jest akt Solidarności najprostszy na świecie. Wiecie, możecie nosić maseczki, możecie nosić, nie wiem, tu mam na biurku te bufy, które sprzedaje nasza dobra fabryka, czy moja fu fundacja, którą założyłem na cele charytatywne w swoim sklepie. No można, można wymyśleć tysiące różnych sposobów. Maseczka, dezynfekcja rąk, najprostsza rzecz z możliwych, kilkanaście razy dziennie, wszędzie postawcie po miejscu, gdzie chodzicie po domu, gdzie wchodzicie do domu, gdzie jesteście w pracy, psiknąć sobie, zdezynfekować dłonie, umyć je mydłem, bo w mydło niszczy barierę lipidową tego wirusa i i w gonią unieszkodliwia, jeżeli ręce są porządnie umyte. Trzymać ten dystans, te półtora metra, yy, ograniczyć imprezy, jeżeli to nie jest konieczne. Pamiętajcie też proszę o tym, i ja to mówię jako człowiek, który chodzi do, yy, do kościoła, yy, 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 że naprawdę przyjmowanie komunii na rękę w tej chwili jest naszym moralnym obowiązkiem. I ja też chodzę do kościoła i widzę, jak księża proszą, jak błagają, żeby na tę rękę przyjmować nie zawsze będą tacy, którzy muszą yy, przyjąć do ust. Przecież to jest kontakt, tych palców, tego księdza z, z czasami ze śliną tego człowieka. No czy to naprawdę aż tak ciężko sobie uzmysłowić, że to jest grzech przeciwko piątemu przykazaniu, jeżeli nie uważamy dzisiaj na, na człowieka, który jest obok mnie i że możemy mu tym zrobić krzywdę, co cię to kosztuje? Przecież to jest tak samo dozwolone przez kościół. Jeżeli wchodzisz do kościoła, zdezynfekuj ręce, utrzymuj dystans, nie siedzieć po prostu stłoczeni w jednej ławce, kisząc się tam. Przecież tam są bardzo często seniorzy, a seniorzy są. Grupa, która jest jedną z najbardziej narażonych na całego tego wirusa. Słuchajcie, to na skutki tego wirusa, bo umiera wśród nich 1,4 tych, którzy zostali zakażeni, tych najstarszych, i to nie, są, to nie są przelewki. Moi drodzy, to są te rzeczy, o których będziemy sobie mówić i będziemy je sobie powtarzać, bo to są elementarne historie, które dzisiaj naprawdę mogą kosztować kogoś życie albo śmierć. I w, oczywiście, że są ważne problemy dzisiaj na świecie. Protesty na Białorusi nadal trwają. 100 tysięcy. Ludzi dziesiątą niedzielę na ulicach mińska. Omon już naprawdę nie wie, jak ma sobie z nimi radzić. Łukaszenka zrobił okrągły stół w więzieniu. Pojechał do tych, których zamknął, z nimi rozmawiać w ramach okrągłego stołu. To się nazywa ludzki pan, ale, ale opór nie słabnie. Białorusini nie odpuszczają, więc naprawdę wydawałoby się, że to już są wszystkie narzędzia, żeby to przygasić, ale nie gaśnie. Więc kibicujemy mocno Białorusinom i mocno ich wspieramy. W Stanach Joe Biden ma 11% przewagi nad Donaldem Trumpem. W wszyscy wiedzą, że dużo ludzi będzie głosowało na Bidena, bo po prostu ma już dość Trumpa. Natomiast on na popełniał już tyle y, gaf, tyle, tyle, tyle bzdur nagadał, tyle, tyle się nawygłupiał, tyle się nakompromitował, y, że niewykluczone, że on jednak te wybory przegra. Oczywiście tam się wszystko dzieje zawsze na ostatniej prostej, Ja ten y, archaiczny, muzealny system głosowania przez elektorów pośredniego może to jeszcze wypaczyć, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W, y, y, polski generał Raymond Andrzejczak przegrał batalię, bo tak mu to przygotował Polski rząd w, o, o stanowisko największego, najważniejszego wojskowego w NATO, czyli szefa Komitetu Wojskowego. No ale to jest po raz kolejny popis naszej międzynarodowej sprawności i siły, która teraz jest. Jak już Biden wygra wybory, to już w ogóle będziemy mieli tylko Orbana, który i tak jest, że tak powiem, obrotowy i on dobrze wie, że musi różne interesy na świecie robić. Więc, więc wcale bym się takiej przyjaźni nie spodziewał. Więc dużo dzieje się na świecie. Ale dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na tym wątku, na naszym własnym bezpieczeństwie. Na naszej własnej stabilności, na tym, żeby naszym bliskim nic się dzisiaj złego nie stało. I bardzo was o to proszę, bo ja nie chcę, żeby coś stało się moim bliskim, tak samo Wy nie chcecie, żeby stało się waszym bliskim. I jeszcze raz przypomnę to, co mówiłem w piątek na live wieczornym i jeszcze raz to powtórzę. Jeżeli twierdzisz, że masz prawo nie nosić maseczki, i masz prawo nie dezynfekować rąk i nie zachować dystansu społecznego, bo to jest Twoja święta wolność, i właśnie masz prawo i rząd cię nie będzie gwałcił i będziesz maszerował po ulicach i to twierdził, szanuję to. Ale ty uszanuj moją wolność. A moja wolność mówi wyraźnie, jeżeli chcesz się w jakikolwiek sposób zbliżyć do mnie gdziekolwiek na ulicy, w tramwaju, czy gdziekolwiek w sklepie mnie dzisiaj spotkasz to pamiętaj, że masz mieć na twarzy maseczkę. To pamiętaj, że nie wolno ci się zbliżyć do mnie na mniej niż półtora metra bez maseczki i bez dezynfekowanych rąk, mówiąc wprost. Słuchajcie, to jest tak, że my nie możemy się dać dyktatowi. Ludzi, którzy ryzykują naszym życiem i naszym zdrowiem. I nie możemy wiecznie grać sierot i ofiar, i wiecznie pogrążać się w tych polskich dyskusjach na każdy temat i rozbijaniu już nie powiem czego na atomy i dzieleniu włosa na czworo. Z każdym będziemy dyskutować. Na, z lekarzem będziemy dyskutować, bo się Google naczytaliśmy, z policjantem będziemy dyskutować, bo przecież lepiej znamy kodeks niż on. Z każdym ze strażakiem, że nie tak gasi, jak, jak powinien gasić. Z człowiekiem z fachowcem będziemy zawsze stoimy nad fachowcem, czy hydraulik, czy elektryk, mu mówimy, gdzie on ten kabelek powinien pociągnąć i gdzie rurę skręcić, bo my przecież y, lepiej wiemy i nasze doświadczenie życiowe. Słuchajcie, tu naprawdę chodzi o życie i zdrowie. A więc naprawdę nie musimy zawsze, wszędzie z każdym dyskutować. Twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się moja wolność. A moja wolność dzisiaj chce za wszelką cenę bronić życia i zdrowia moich bliskich, mojej córki, moich rodziców, moich teściów, ale też y, myślę, że wielu z Was ma podobną postawę. Pozwólmy sobie bronić siebie nawzajem. I możemy to zrobić, razem. Epidemia rozbija nasze więzi, bo wiecie, nie możemy sobie podać ręki, nie możemy się przytulić, nie możemy dać sobie cmok w policzek na, na, na powitanie. Musimy utrzymywać ten dystans. Znowu przechodzimy na Zoom y w pracy, czy na Teamsy. Znowu to się wszystko gdzieś, te nasze więzi się rwał. Tak bywa, tak się zdarza, ale przejdziemy to, bo przejdziemy to razem, przejdziemy to mocniej, troszcząc się o siebie. Dzisiaj jest czas solidarności. Solidarności wyrażanej nie w tej, czy innej nazwie nawet, czy w jakiejś pamięci historycznej, tylko dzisiaj mamy wezwanie do Solidarności na dzisiaj, na Anno Domini 2020, na czasy epidemii, jakiej moje pokolenie, ale też i pokolenie pewnie moich rodziców, no nie, jeszcze odra była w 60-tych latach, nie pamięta, nie pamiętało. W, zdajmy ten test i wierzę, że go zdamy. My w Polsce 2050 będziemy robili wszystko przy użyciu wszystkich narzędzi, jakie mamy, stowarzyszeniowych, w akcji społecznych, które planujemy na ten tydzień, o których wam będziemy mówić, akcji politycznych, żebyśmy się czuli w Polsce ze sobą bezpiecznie, mimo tego wirusa. Bo pamiętajcie, że nie ma, nie ma gorszej sytuacji niż uleganie jakimś emocjom, jakiejś panice, jakimś, jakimś tym sytuacja nie jest dobra, jest zła. Natomiast to powinno być do nas wezwanie nie do darcia włosów i nie do rozpaczy, tylko do bardzo konkretnego działania, bardzo konkretnego nacisku na polityków i bardzo konkretnej osobistej odpowiedzialności. Do tego Was serdecznie zachęcam i bardzo Was, i bardzo was serdecznie pozdrawiam. Widzę, że mamy tutaj dużo antykowidowców i mamy w dużo też głupot, które wypisują. Niektórych od razu zablokuje, jak Rafała Pertkiewicza, za ym, te wulgarności, które tutaj wypisuje w, mamy tutaj w Nikt Nie Zmarnakowi. Co za bzdury, panie Michale. Niech pan się na, na początek wyedukuje, poczyta cokolwiek, dowie się, a później wchodzi yy, i w dyskusję z, z ludźmi, którzy troszeczkę bardziej orientują się w świecie. Mój tato walczył w szpitalu o życie przez ponad trzy tygodnie. Dzięki Bogu wyzdrowiał, ale nikomu nie życzy tego cierpienia. Zapewniam, że COVID to nie jest grypa, pisze pani Gabi Walczak. Zdrowia dla pani, taty ręce wystarczy umyć wodą z mydłem. Ma pani rację, pani Moniko, tylko trzeba to robić metodycznie i regularnie. Tak jak powiedziałem, mydło niszczy tę osłonkę lipidową, tłuszczową, którą ma wirus i y, jest po sprawie. Walentyna Jastrzębska, Ale się pan nakręcił samej pan nosi jak chce. Pani Walentyno, musimy się pożegnać, niestety, bo skoro pani y, nie szanuje moich poglądów i mojej wizji, no to w y, świata i nie chce pani jej wysłuchiwać i nie ma pani żadnych argumentów, to nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Y, to prosta rzecz. W, naprawdę nie możemy, słuchajcie, dać się. W Agnieszka talusz, idiotyzm. W domu ręce dezynfekować, ludzie. Pani Agnieszko, a pani jest w zamknięciu szczelnym, hermetycznej kabinie, pani mieszka? To ja gratuluję i zazdroszczę i współczuję jednocześnie. Bo ja na przykład mieszkam w domu, do którego się wchodzi i wychodzi. Do którego wnosi się zakupy, które leżały w sklepie, których mógł dotykać ktoś, kto nie miał mu ze sobą rękawiczek. Do którego kurier przynosi paczki. Do którego przychodzą fachowcy załatwiać różne sprawy. Naprawdę wierzy pani, że jak pani zamknie drzwi na klucz, to wirus przez nie wejdzie, gratuluję, ale zapewniam Panią, że nie odpowiada to prawdzie. W co mam tu dalej. Tutaj widzę, że dyskusje wewnętrzne się toczą. Do widzenia. Do widzenia Panie Grzegorzu. Serdecznie Pana żegnam. Małgorzata Bartkowska przyszła. Już nie mogę tego słuchać. Już Pana nie lubię. Pani Małgorzato, nie musi Pani tego słuchać. Ja naprawdę nie zamierzam zabiegać o niczyje poparcie, ani nie, o niczyją sympatię, opowiadając dyrdy małej bzdury. Ja rozumiem, że ludzie mogą być sfrustrowani, zmęczeni tą epidemią. Mogą się czuć zdołowani tym, że, w, że, że rząd raz nakazuje, raz zakazuje, ale fakty naukowe pozostają Faktami naukowymi. Wirus ma nasze zmęczenie w nosie. Wirus ma w nosie nasze polityczne gierki, wirus ma w nosie demonstracje posłów Konfederacji, wirus będzie robił swoje, będzie zabijał ludzi a my do tego nie możemy dopuścić. Jak trzymać dystans w szkole, klasy i korytarze pełnej, dzieciaki bez maseczek? No właśnie, to jest pytanie, na ile minister Piątkowski, wtedy jeszcze minister edukacji, w, podjął słuszną decyzję, żeby w ten, a nie inny sposób rozwiązać kwestię rozpoczęcia na nowo roku szkolnego i, w, i tego, jak szkoły mają teraz działać. Oczywiście, że tam się nie da trzymać dystansu, to przecież jest jasne. Jedyne, co można robić, to apelować do nauczycieli o robienie po prostu w przerwach przeciągu, żeby rzeczywiście to powietrze się wymieniło, w apelowanie do... do do wszystkich, nie tylko do dzieci, ale do dorosłych, którzy mają jakiekolwiek objawy, boli głowa, masz katar, nie wiesz, czy to grypa, czy cokolwiek innego, czujesz się źle, jesteś połamany, masz stan podgorączkowy, zostań w domu. COVID, nie COVID, zostań w domu. Nie narażaj siebie, nie narażaj innych tak samo no z dziećmi, bo, 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 bo inaczej to będzie, wiecie, no będzie po prostu makabry. W Dokładnie tak samo spowalnia proces wirusa, maseczkę z materiału po przyjściu do domu wyprać lub wyprasować z każdej strony. Oczywiście, że tak. W, w, w Majszak Katarzyna Justyna, myślenie nie boli, włączcie myślenie. O, już mam płyniesz, ponieważ pani Katarzyna jest to są stare teksty, które wy cały czas powtarzacie. Włączcie myślenie, to wy włączcie myślenie, kochani. To wy wreszcie zacznijcie myśleć. Przestańcie wreszcie oglądać te filmiki na YouTubie i te spiskowe teorie powielać, którzy jeszcze niektórzy celebryci teraz zaczynają opowiadać. Tu chodzi o nasze zdrowie i życie. Nie zależy mi na waszym nie zależy mi na waszych głosach, nie zależy mi na waszym poparciu, nie, nie zaufaniu, nie interesuje mnie to. Interesuje mnie to, żebyście przeżyli. Interesuje mnie to, żebyście, żeby wasze dzieci nie musiały chorować. Iluż ja spotkałem antykowidowców, antymaseczkowców, którzy przychodzili później z podkulonymi ogonami i mówili: Wie pan co, ja też w to nie wierzyłem do momentu, jak cała moja rodzina wylądowała w jednoimiennym. I wtedy się kończy zazwyczaj ta dyskusja. Czy naprawdę wszyscy musimy doświadczyć tego, że ktoś z naszych rodzin będzie w szpitalach jednoimiennych pod respiratoriami, żeby uwierzyć w to, że lekarze mówią rację? W, Trzeba o tym mówić, bo niektórzy są jak beton. No są, ale będziemy długo, długo o tym rozmawiać. Pan mgłogowski.pl zostaje zablokowany za wulgaryzmy. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Będę blokował, aż będzie furczało, dlatego że jeżeli ktoś szkodzi innym ludziom i namawia do, 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 do rzeczy, które naprawdę mogą ryzykować życiem i zdrowiem, ja nie mogę pozwolić na publikowanie takich rzeczy pod swoim nazwiskiem, a ten profil jest pod moim imieniem i nazwiskiem osobiście. Proszę mi wybaczyć. Wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się moja wolność. W, czemu nie mówi się o Wojnie między Armenią i Azerbejdżanem to też jest ważny temat. Pani Litko, już dzisiaj nie mam czasu, ale jutro powiem, obiecuję. Chciałem o tym powiedzieć, no ale COVID dzisiaj zdominował wszystko, jutro będę o tym mówić z całą, z całą z, z, że tak powiem, stanowczością i skutecznością. Ludzie zdrowi nie powinni nosić maseczek, ale lekarze nie powinni nosić maseczek. A skąd pani wie, że pani jest zdrowa, pani Joanno? A skąd pani wie, że pani nie jest nosicielem bezobjawowym? W, skąd ta pewność? Zrobiła pani sobie test? Bo ja nie mam żadnego, w, bo ja nie mam żadnej takiej pewności. Inga Solecka, Szymon, Ciebie też kupili, szok, chęć władzy Cię zgubi, nie idź tą drogą. Pani jego głupoty Pani pisze, straszne, straszne głupoty. Niech Pani naprawdę się ogarnie, niech Pani naprawdę spróbuje pomyśleć w sposób autonomiczny, a nie dać się programować tym wszystkim w wygłaszającym bzdury, bo naprawdę szkoda na to czasu i Pani siły, energii i inteligencji. I wszędzie obostrzenia, tylko nie w hipermarketach, ale to my musimy spróbować też wymóc takie właśnie zachowania swoim przykładem. Swoim przykładem, tym, jak będziemy dzisiaj troszczyć się o innych. Renata Bieras, jestem zawiedziona, panu wypowiedziu, Trudno będę z tym żył, pani Renato. Natomiast na pewno byłoby mi dużo gorzej żyć ze świadomością, że namawiałem kogoś do ryzykowania swojego zdrowia i życia. Przecież powietrze nie jest skażone, a ludzie nie chodzą stłoczenie po ulicy, wręcz przeciwnie. Pani Lauro, nigdy pani nie wie, kiedy minie panią ktoś, kto mówiąc, rozmawiając przez telefon albo krzycząc do kogoś, albo śpiewając, albo robiąc różne inne rzeczy, wykropelkuje na panią tego wirusa i wtedy yy, będzie pani opowiadała, że. Powietrze nie jest skażone. Dlatego w lasach nie chodzimy w maseczkach. Dlatego w parkach nie musimy chodzić we wszystkich maseczkach. To są, to są, to są rzeczy, które są absolutnie oczywiste. Kolejny wulgarny antykowidowiec, czy, anty czy czy denialista antyepidemiczny zablokowany w. Sądząc po ilości troli, to rośniemy w siłę. Też tak myślę. Piotr Harabin. Myślałem, że to mądrzejszy człowiek, ale bardzo się pomyliłem. I vice versa, panie Piotrze. I nawzajem. W tak, będę to powtarzał koniecznie. Karol Klawczyk pisze, spadaj ministrancie, kolejny pachołku kościoła. Panie Karolu, i nawzajem. Właśnie został pan zablokowany i nie będzie mógł już niestety udzielać się na tym profilu. W... Jeszcze sobie później tam trochę w ciągu dnia przejrzę i poblokuję, bo tu naprawdę nie ma w, nie ma tutaj przepraszam, osłonka jest białkowa, nie lipidowa pisze Urszula Demków. oczywiście, przepraszam, powtórzyłem dwa razy, że jest lipidowa, jest białkowa Pani Profesor, przepraszam w, jak się człowiek rozgada, to czasami jakąś głupotę palnie liczby nie kłamią, tak to nie kłamią W Kaśka Zielińska, ja na Pana głosowałam bardzo dobrze Pani zrobiła, Pani Kasiu i mam nadzieję, że będzie Pani głosowała nadal, bo potrzebujemy dzisiaj polityków, którzy troszczą się o innych ludzi a nie tylko o swoje stołki w, wiele też bardzo miłych głosów, cieszę się z tego, że, że jest wielu ludzi, którzy odpowiedzialnie myślą o tym, co się dzisiaj dzieje. Pamiętajcie, moi drodzy, że my dzisiaj musimy naprawdę troszczyć się o siebie nawzajem. To niewiele kosztuje. To niewiele kosztuje, to jest gest solidarności. Jeżeli ktoś nie chce, nie musi, niego nie wykonuje. Niech nie, policja niech robi swoją robotę, jeżeli uzna za stosowne, ale ja na pewno takiej osobie nie pozwolę, żeby zbliżała się do moich bliskich i wy nie powinniście pozwolić takim osobom, żeby zbliżały się do Twoich bliskich, gdziekolwiek będziecie. W spokojny, stanowczy, jasny sposób. zażądać tego, żebyśmy się nawzajem o siebie troszczyli. Tylko solidarność nas dzisiaj uratuje. Tylko ta współpraca, bo w sytuacji, w której mamy w Władzę taką, jaką mamy, tylko na siebie tak naprawdę. persaldo możemy liczyć, dbając o profilaktykę. Wszystkiego dobrego. I też nie przejmujcie się, bo widzę tu jakieś tam głosy troski. Ja naprawdę w ogóle nie przejmuję się ani tymi trollami, ani tymi głupotami, które tu są czasami wypisywane. Ja mam swój pogląd. Ja nie jestem stu złotówką, żeby się miał każdemu podobać. Poglądów nie zmieniam pod wpływem zobaczenia sensacyjnego filmiku w internecie. W, wiem, w co, w co wierzę, do czego jestem przekonany i co podpowiada mi wiedza naukowa, więc możecie być zupełnie spokojni wojny spływa to po mnie, jak po kaczce, a uważam też, że moją misją jest to, żeby jak najczęściej i jak najbardziej precyzyjnie tłumaczyć, może choć jedna osoba, może dwie, może trzy, zdecydują się zachować dzisiaj odpowiedzialni. Na tę odpowiedzialność liczę dużo bardziej niż na jakieś mandaty czy kary, bo jeżeli człowiek coś robi z nieprzekonania, do czegoś jest zmuszany, to i tak, jak wyjdzie za róg, to zdejmie, nie będzie tego robił, nie będzie, nie będzie dbało o swoje bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo innych. Do dzisiejszego Life'a Konfederacja się mocno przygotowała. Artur Sucki Pisze tak, jak zwykle oni. To jest ich metoda jeszcze w kampanii. Sami nie potrafią nic. W miarę sensownego zrobić na swoich profilach, więc przychodzą na nas e, i szyją. Wystarczy później tylko poklikać na niektóre te w ich profile, żeby zobaczyć e, z kim mamy e, do czynienia. E, ja jestem ofiarą tej decyzji Piątkowskiego, pisze pani Ewa Bornecka. Wszyscy siedzimy na kwarantannie, wszyscy chorzy. W, no tak, no właśnie, to są, to, to, jest właśnie ta, to jest właśnie ta odpowiedzialność, na którą możemy patrzeć. Słuchajcie, przegadałem już i tak za długo. E, do zobaczenia jutro o dziewiątej. Mam nadzieję, że. że że poradzimy sobie z tą sytuacją i że liczba zakażeń dzisiaj, choć pewnie będzie duża, w, po, posunie się jakoś do przodu, że, że zrozumiemy, że, że nasze zdrowie, nasze życie jest dzisiaj naprawdę w naszych rękach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i wszystkiego dobrego. A, Panie Krzysztofie, jeszcze jedno. Panie Szymanie, zaczynałem wierzyć, że zmieni Pan coś w naszym kraju. Szkoda, że trochę odchodzi Pan od tego, co wielu ludzi znalazło Pana jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Panie Krzysztofie, od niczego nie odchodzę. Ja to tylko rozwijam. Jeżeli ma Pan mi za złe, że nie odchodzę od zdrowego rozsądku i od odpowiedzialności i troski o życie każdego Polaka, każdego człowieka, który w tym kraju mieszka, czy jest bezdomny, czy domny, czy starszy, czy młodszy, to jest mi bardzo przykro, że Pana rozczarowałem, ale nadal będę przy tym trwał. To jest moja niezłomna postawa i niezłomna zasada. Odpowiedzialność za życie i zdrowie każdego z nas, którzy Rzeczpospolitą budujemy i którą razem tworzymy. Wszystkiego dobrego w, i do zobaczenia jutro. Bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie.